A więc witam Państwa serdecznie w osiedlowym Domu Kultury Zasole w Oświęcimiu przy ulicy Obozowej. Kolejne spotkanie Klubu Historycznego Zasole. No dzisiaj pełna sala, ale tego się spodziewałem naprawdę. Temat bardzo interesujący, myślę, nie tylko dla mieszkańców, nie tylko dla pasjonatów historii, ale także dla mieszkańców, dla zwykłych ludzi, którzy nie wiedzą za wiele o osiedlu Zasole. Ja też jestem zasolaninem i też wielu rzeczy, przygotowując się z panią, z naszym dzisiejszym gościem, dowiedziałem się. Państwo dzisiaj się dowiecie. Jest przygotowanych kilka fantastycznych map, których większość państwa, myślę, że nie widziało. Gościem dzisiejszego klubu historycznego jest pani Janina Rochowiak. Proszę o gorące oklaski. Jest mi bardzo miło prezentować zasolankę, klucznikowiankę, jak się Państwo później dowiecie w naszym klubie. Ja tylko powiem, jak to z mojej strony wyglądało, że pani Janina tu dzisiaj jest. Pani Janina też przychodzi na nasze klubowe spotkania. Po jednym podeszła do mnie, potem spotkaliśmy się tutaj, że ma kilka cennych informacji na temat Zasola i kiedyś klucznikowic. Ja po 5 minutach rozmowy od razu przerwałem. Mówię, to nie będziemy tutaj się produkować, tylko robimy spotkanie w klubie historycznym, bo to, co powiedziała mi pani Janina, to jak się to mawia popularnie, oczy w słup, takie wiadomości. Ja też jestem takim pasjonatem historii, no nie słyszałem takich rzeczy o Zasolu, o klucznikowicach. Umówiliśmy się tu, myślę, że pani Janina się na mnie nie obrazi, że spotkamy się. To spotkanie miało być w zeszłym roku. Pewnego razu odezwała się do mnie pani Janina: panie Tomku, jednak nie będzie tego spotkania. Ja się przeraziłem, jak to nie będzie? Ja nie jestem jeszcze gotowa, nie wykonałam całej pracy do końca i przełożyliśmy to spotkanie na styczeń. No i warto było, bo pani Janina dokopała się do nowych, ciekawych rzeczy na temat naszego osiedla. Chciałem panią Janinę przedstawić, powiedzieć dwa słowa o niej, ale pani Janina powiedziała: ja o sobie powiem, gdzie się urodziłam, jak to ze mną było, więc nie będę tutaj bawił się w spikera. Pani Janino, najpierw prosimy o przedstawienie się. Proszę spocząć, bo spotkanie rejestrujemy. No to na chwileczkę tylko. No witam serdecznie pana i wszystkich. Do mikrofonu poproszę, pani Janinko. Witam serdecznie, tak licznie zgromadzonych moich znajomych, pana Tomka. Pozwolicie państwo, że usiądę. To może będę... To proszę bliżej mikrofon, pani. Także nazywam się Janina Rochowiak. Urodziłam się w 1937 roku. W Klucznikowicach numer 50, dzisiejsza ulica Garbarska 15. W rodzinie Ludwika, to znaczy jako najmłodsze dziecko w rodzinie Ludwika i Wiktorii Szafrańskich. W domu rodzinnym moim przy ulicy Garbarskiej mieszka obecnie córka mojej najstarszej siostry. Na wstępie to powiem, dlaczego ja się tutaj znalazłam. No właśnie, co panią powodowało, pani Janino, tak, że pani chciała się z nami podzielić? To znaczy powodem tego były wcześniej przeprowadzane rozmowy z mieszkańcami Zasola, z których wynikało, że większość nie wiedziała, że mieszkam na terenie trzech wiosek. Klucznikowic, Brzezinki i Babic. I takim punktem charakterystycznym, granicznym, to jest miejsce przy głównej bramie wejścia do kościoła świętego Józefa. I stojąc przy niej, twarzą na zachód, po lewej ręce są Klucznikowice, po prawej Babice, a patrząc na zachód Brzezinka. I tutaj takim punktem granicznym to był rów ściekowy, który od cynkowni. I tak sobie, ponieważ ja urodziłam się w Klucznikowicach i nadal tutaj mieszkam, tylko tym razem w swoim domu przy ulicy Szarych Szeregów, pomyślałam sobie, że opowiem historii tylko o tych Klucznikowicach, żeby osoby, które mieszkają przy ulicy Garbarskiej, Kilińskiego, Krętej, Szarych Szeregów,
Osiedlowej i częściowo ulicy Obozowej i Polnej mieszkają na terenie Klucznikowic. I wiadomości, które tutaj, której przytoczę, pochodzą ze spisanych źródeł historycznych, opowiadań moich rodziców i moich własnych wspomnień. Będzie dzisiaj naprawdę dużo ciekawostek. No tak. Ale najpierw pozwolę przedstawić taki zarys historyczny tej wioski. Także wioska Klucznikowice to jest związana z bardzo bogatą historią księstwa oświęcimsko-zatorskiego, który był połączony z koroną czeską, był jej lennym i panował tutaj język czeski. A tereny Klucznikowic, to później będzie pokazane na mapie, to były rozległe łąki wraz z dworem należące do zamku. Ale dzieje wioski Klucznikowice to sięgają wieku XIII, bo w 1241 było księstwo oświęcimsko-zatorskie połączone z księstwem opolsko-raciborskim, którym panował Mieszko Otyły. On w 1255 wszedł do obozu króla czeskiego Przemysława Okotara II, wziął udział w jego zwycięskiej bitwie. A po jego śmierci, to tak krótko opowiem, po jego śmierci rządy sprawował jego młodszy brat Władysław, który miał czworo synów. Miał Mieszka, Kazimierza, Bronisława i Przemysława. Po śmierci ojca synowie rozdzielili księstwo na trzy części. Bo najstarszy Mieszko wziął opiekę nad najmłodszym bratem i wraz z jego majątkiem rządził Raciborzem, Cieszynem i Oświęcimiem. I tak rządzili przez 10 lat i w 1290 roku rozdzielili się. Przemysław wziął Racibórz, a Mieszko rządził Cieszynem i Oświęcimiem. Znowu wpadł w konflikt z księciem wrocławskim i przeszedł do obozu króla czeskiego Wacława II. W 1297 złożył mu wraz z braćmi hołd lenny, a w 1300 był świadkiem jego koronacji na króla polskiego. No i tak w dalszym, już tutaj skrócę, żebym się zmieściła w czasie. Ja dodam tylko, że pani Janina nie jest historykiem i nie czyta z kartki. Może brawa za ten wykład historyczny. Bo to tak jakbyśmy słuchali wykładowcy, naprawdę. To znaczy, no i tak w dalszym ciągu panowali książęta oświęcimscy i zatorscy. Jedni byli bardziej gospodarni, drudzy byli mniej. No na przykład tutaj muszę wymienić księcia Kazimierza, który w 1417 roku wybudował kościół parafialny w stylu gotyckim. A inni byli bardziej, prowadzili hulaszczy tryb życia i rozbijali to księstwo na drobne. I tak rządzili. Te rządy trwały różnie, lepiej, gorzej, aż do 21 lutego
1462 roku, kiedy, zaraz tutaj jeszcze wspomnę, kiedy na zjeździe w Głogowie znowu monarcha Czech, znowu się połączyli tego z Czechami, monarcha Czech Jerzy z Podbredbradu zrezygnował dożywotnie z Oświęcimia i Cieszyna. I tutaj Kazimierz Jagielloński wykorzystał tą okazję i wykupił, oświęcił za 50 000 grzywien. Ale ostatecznie ten traktat został powtórzony w 1474, bo tutaj to było w obozie pod Wrocławiem i król czeski Władysław, syn Władysława Jagiellończyka. Także zrzekł się on na zawsze jakichkolwiek pretensji do Oświęcimia i Zatora. Ale ostatecznie jednym z najbardziej takich istotnych, a zarazem atrakcyjnych epizodów ziemi oświęcimskiej to były lata 1563 i 64, kiedy to dwoma przywilejami wcielono właśnie księstwo oświęcimskie i zatorskie do korony polskiej. I tak zmieniono prawo śląskie na prawo polskie i powstał urzędowy język polski. Polski także. No to tak w skrócie nakreśliłam ten zarys historyczny wioski. Czyli te ziemie były ważne już w dawnych czasach. Ale teraz powiem, jak powstały Klucznikowice. Jak to się zaczęło? Tak, jak się, ale do tego się przyczynili dwaj książę Wacław i Przemko, którzy w 1440 roku darowali swojemu klucznikowi cztery stajania łąki wraz z tym dworem, który należał do zamku. I tutaj także i ta posiadłość, którą otrzymali, którą otrzymał klucznik, została nazwana Klucznikowicami. Ale oficjalna nazwa, no tak kilka lat to trwało, nazywali Klucznikowice, ale oficjalna nazwa została zarejestrowana, tak zwana metryka józefińska. Dopiero ja też nie wiedziałam, co to jest ta metryka józefińska, dopiero musiałam to wyjaśnić, że to był rejestr katastralny gruntów Galicji. I dopiero określa ta metryka józefińska, określa Klucznikowice jako przynależność miasta Oświęcim. I tutaj mamy mapę, pani Anino, może pani pokaże. Zaraz. Jeszcze moment. Tak, także obszar Klucznikowic to według tych uzyskanych map, dlatego mi to trudniej przełożyłam ten termin, bo miałam trudność zdobycia map, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie te Klucznikowice były. I dlatego mi to poproszę w czasie się troszeczkę się przesunęło w czasie. Także według uzyskanej mapy rejestracji Galicji, no to teraz panie Tomku, może tą mapę. Tą kolorową, tak? Tak. Już pokażę. Tutaj była ta mapa, tak? Tak.
no bo Klucznikowice były samodzielną częścią północnej części Zasola przy drodze do Broszkowic. Klucznikowice to taki do mikrofonu obszar, poproszę do mikrofonu. To taki obszar duży obejmowały aż po Zasole. Tutaj jest synagoga zburzona. Tutaj gdzie jest. Tutaj mamy synagogę niżej. Tu jest właśnie wielka synagoga jeszcze zaznaczona. Tak, tak, ale tutaj zamek. Tu jest zamek. Tu jest baszta. Baszta. Teraz ten dwór. Wtedy most był za zamkiem. Most za zamkiem. Widzicie Państwo od strony tam Błoń. Tak. Zamek jest wcześniej. Jeszcze most był za zamkiem, a tutaj mamy właśnie wejście na most. Tu jest zamek. Baszta. Baszta. I tutaj mamy jeszcze, to ja pozwolę sobie, tutaj mamy plac rybny. Plac rybny. Plac rybny, to jest ten niżej, i tu mamy plac solny. To dwa place, które służyły oświęcimskim handlarzom. Wtedy, w tamtych czasach, w dawien dawna, Soła była bardzo, bardzo, tutaj duży odłów był ryb. Jako ciekawostkę podam, że te ryby trafiały na Dwór Królewski, na Wawel. No i właśnie tutaj był plac rybny i plac solny, gdzie handlowano solą i rybami, gdzie właśnie te połowy tutaj się odbywały. Tutaj jest kościół. Kościół parafialny. Kościół parafialny, tak. Teraz. Ja przesunę może mapkę i tutaj mamy właśnie Klucznikowice. Klucznikowice i tu jest obszar, dwór, który znajduje się w tej chwili przy końcu ulicy Klucznikowskiej w dole. No właśnie, ja pozwolę sobie wtrącić, tak? Bo nawet rozmawiałem z koleżanką wcześniej, kiedyś pytała, podobno był jakiś zamek klucznikowski, że może tam gdzieś koło Cyganerii, gdzie na wzgórzu te budynki, czy w tej stronie, a właśnie chodziło o ten folwark, o ten dwór, który teraz pani Janina pokazuje. Teraz ulica Klucznikowska, tak widzicie tu państwu brązowa, ona zawraca. Później jest, jakbyście państwo tam pojechali samochodem albo na rowerem, ona już potem dalej nie biegnie. No i Klucznikowice, mimo to, że jest mapa w języku niemieckim, bo były zabory, to Klucznikowice są napisane już dokładnie. Dokładnie. Tu po prawej stronie jest ulica Chrzanowska, pisze tutaj pani Anino, po prawej stronie. Dzisiejsza Krasickiego, tam od Domu Dziecka. To jest ta ulica, która idzie od centrum. Kiedyś nazywała się Chrzanowska. I tutaj są już pokazane te mapy, mniejsze cząstki, na które dzielono tutaj całe Klucznikowice. Tutaj widzicie państwo miasto, tak? Jest rynek, a ja wrócę jeszcze pani Anino tej mapy wcześniejszej, pani pokaże, bo te Klucznikowice nam się ciągnęły tutaj aż od z prawej strony, prawda? Tutaj mamy, proszę. Klucznikowice, też widzicie państwo napis. I z prawej strony tu jest Walicha, prawda? Tu jest Walicha. Do mikrofonu poproszę. Dzisiejsza restauracja Galicja. Także. Tam była kiedyś poczta w tamtym miejscu i właśnie odtąd rozciągały się Klucznikowice aż w lewo, jak pani Janina pokazuje. Tak, a tutaj to jest Zasole. To jest mapa austro-niemiecka, którą mamy w tej chwili. I taki był ten teren Klucznikowic. Proszę zobaczyć, jak dużo obejmował. Tu z prawej strony, bo aż na dzisiejsze Zasole. Za chwileczkę pokażemy te mapy, bo tutaj, tak jak mówiła pani Janina, mamy Brzezinkę i Babicę, tak? Tak, Brzezinkę i Babicę, które sąsiadowały z Klucznikowicami. Ale to już może ktoś inny opowie. Dobrze, ale... Może ktoś inny opowie o Brzezince i Babicach. No ja tylko o Klucznikowicach. Tutaj mamy tą mapę i jeszcze pokażę, tutaj jest mapa, którą pani Janina dostała. Proszę, tutaj mamy zeskanowaną. Podobna mapa, proszę powiedzieć, od kogo pani otrzymała tę mapę? Podobna. Do mikrofonu poproszę. Otrzymałam ją od pani właścicieli, od już teraz już pozostałej właścicielki tego dworu, części tego dworu, bo jej prapradziadek
kupił 50 hektarów od hrabiego, od Dębińskich. I tutaj właśnie to mi, ta pani właśnie mi użyczyła tą mapę, ale ona jest... Ja zapytam, czy jest na sali może pani Maria Koczur też? Miała być, ale nie widzę, bo to wiąże się też z Belką, prawda? Tak, z tego dworu. Tak. Może dwa słowa o tym pani Janino? To znaczy pani, to już tam później pani to później powiem, może o tym, dobrze. Że ona ma Belkę w domu na strychu, Belkę z tego dworu z roku 1781. Dobrze, przejdźmy dalej do tych map, które są ważne dla nas, jeżeli chodzi przy wylanie Sowa. Rzeki. Tak. Tutaj mamy też ciekawą mapę, którą pani Janina zdobyła tu z internetu. Też mamy tutaj państwo... Dzięki wnukowi. Dzięki wnukowi. Tutaj też możecie państwo popatrzeć. Tu Kruki mamy, tu ulica Szpitalna, czyli tutaj gdzieś mamy ten rejon, tak, gdzie była ta karczma Wywalicha. I tutaj, tak, całe Klucznikowice się ciągnęły, aż tutaj, tak, po Zasole. I zobaczmy, to jest tutaj bardzo... Rzeka Soła, o tu zaraz. Rzeka Soła, to jest dzisiejsza Soła, a do podziału, zaraz. Tu mamy właśnie stare koryto rzeki Soły, a to, tak, na niebiesko mamy tak jak w tej chwili biegnie. Mhm. Tak, ale to była, przedtem płynęła, zaraz, tutaj. Przedtem to jest koryto stare koryto Soły. Stare koryto są, a teraz jest dzisiejsza. I tu jest ulica Obozowa, bo to już jest nowa mapa poprawiona. Tutaj właśnie na tej mapie bardzo zaciekawiła nas ta mapa, bo na tej mapie to stare koryto widać, jak to kiedyś inaczej wyglądało, że zamek, widzicie państwo tutaj, zamek nie był przy samej Sole, Soła otaczała, podchodziła aż tutaj pod Brzezinkę, prawda? Aż pod dworzec praktycznie, tak, Soła. Niwa, gimnazjum Konarskiego, tak. I to bardzo to wylanie rzeki Soły zmieniło, tak, wiele spraw. Należące, to już pokazałam, należący do otrzymanych terenów folwar znajdował się przy ulicy dzisiejszej. Do mikrofonu poproszę. Dzisiejszej ulicy Klucznikowskiej. Także ze względu na różne powiązania rodzinne właściciele ciągle się zmieniali, a otrzymane uprzednio tereny, no ten teren Klucznikowic został dzielony na mniejsze cząstki, tak jak pokazywano na mapie. Ale do podziału terenu przyczyniły się jeszcze dwie powodzie, które nawiedziły Oświęcim, jedna w 1803, a druga w 1813. I rzeka zmieniła swoje koryto, tak jak pokazała na mapie, z okolic dzisiejszej Niwy pod górę Zamkową, dzieląc tym samym Klucznikowice na dwie części. Na prawą stronę rzeki i na lewą. To znaczy my jesteśmy teraz za Solę, jest po lewej części rzeki Soły. Ale obie te części należały nadal do jednego właściciela. Czyli można powiedzieć, że były Klucznikowice lewobrzeżne i prawobrzeżne. I ten dwór znajdował się po prawej stronie, a po lewej no, ta mniejsza część, teraz gdzie są te bloki i te nowe ulice, które wymieniłam wcześniej. A będzie o blokach, o ulicach. Pani Janina też postarała się o dużo wiedzy na ten temat. Tak, ale właścicielem, no muszę tutaj też wspomnieć mojego pradziadka, że właścicielem jednej takiej cząstki z lewej strony Klucznikowic stał się mój dziadek Szafrański. Dom jego znajdował się przy ulicy Garbarskiej, ale to jego dom rodzinny, a później po zawarciu małżeństwa mojego ojca
ojca wybudowali obok tego domu, ten dom na ulicy Garbarskiej numer 15 w latach 20. No to tak, ale jeszcze trzeba wspomnieć, że jeszcze inni mieszkańcy Klucznikowic z ulicy dzisiejszej Osiedlowej przybyli do Oświęcimia po wysiedleniu z Czech, wykupując małe parcelki budowlane pod budowę własnych domów. To byli mieszkańcy też osady barakowej, tak? Tak, to byli niektórzy mieszkańcy osady barakowej i tą część Klucznikowic nazwano kolonią. Także jak tutaj powiedziano, a jestem na kolonii, to wiadomo, że jest w tamtym... Tak się mawiało, tak? Tak? Jestem na kolonii. Tak, jestem na kolonii. Albo tam, no to takie były hasła. I tutaj mieszkańcy osady barakowej wykopywali sobie też ziemię i budowali swoje domy, tak? Tak, no to... Mamy z tego, co widzę, pana Jakuczka na sali Mieczysława. On właśnie też jest jednym z tych mieszkańców. Jest, tak. Jeszcze ktoś może inny tam jest, bo ja tutaj nie widzę. Nie widzę, bo mam oświetlone. Także z ważniejszych właścicieli Klucznikowic należy wymienić rodzinę Rusockich, Rawiczów i Dębińskich. No to ten dwór drewniany, już powiedziałam, że znajdował się na końcu dzisiejszej ulicy Klucznikowskiej. No i tą belkę posiada ta pani, bo jej prapradziadek, Czerwik się nazywał, tak mi powiedziała, bo miała papiery zakupu. Potwierdzona informacja. Potwierdzone, że jej prapradziadek Czerwik w 1876 kupił 50 hektarów ziemi od Dębińskich. Od Dębińskich i rodzina Czerwików była głównym, to już ja wiem o tym, że była głównymi rolnikami z tamtej strony rzeki w XX wieku. To wiem dokładnie, bo tam chodziłam z moją mamą. I teraz tak, po niektórych tych właścicielach Klucznikowic pozostały pamiątki w Oświęcimiu. Jedną taką pamiątką to jest w kościele w Niebowzięcia. Są przed głównym ołtarzem po obu stronach przy ścianach są wyrzeźbione jednoosobowe siedzenia wiosek, które należały do parafii oświęcimskiej, do kościoła tego głównego. No i wśród tych jest napisany herb, dwa krzyżujące się klucze i pod spodem Klucznikowice. Ja byłam jako dziecko, to byłam bardzo związana z tym, bo pamiętam, że raz z moją mamą przyszłam i siedziałam jej na kolanach, ale tak się wierciłam w różne strony i oglądałam. Ale jak żeśmy drugi raz szli do kościoła, to ale mama mówiła, ale tam idziemy, gdzie te krzyże, gdzie te klucze. Gdzie te klucze? Lubiłam tam chodzić, no ale w tej chwili to już... Chciałem dla Państwa zrobić fotografię, ale w dobie pandemii tak. Ciężko się było do południa dostać do kościoła. To możecie Państwo sami tam też sobie popatrzeć. Ale jeszcze druga taka pamiątka jest na cmentarzu parafialnym. Idąc w stronę prosto do kaplicy, po lewej stronie znajduje się dość duży krzyż z napisem dziedzic Klucznikowic, Antoni Rawicz-Dębiński, który zmarł po 74 latach życia w roku 1874. Też jest jeszcze kapliczka teraz przy ulicy Krasickiego, ale ona była w innym miejscu, tylko w ramach tam sprzedaży gruntu rodzinie żydowskiej przenieśli ją na ulicę Krasickiego. To przy skrzyżowaniu na Górnickiego, tam tak. Niedaleko domu dziecka, ta kapliczka. Myślę, że większość z Państwa tam kiedyś przychodziła, ta kapliczka koło byłego boiska, gdzie tam grano w piłkę. Ale teraz już to przeczytam taki
taki zapis. Poprosimy. Że w latach 1848 do 1855 Klucznikowice stanowiły jedno wioskowe dominium w cyrkule wadowickim, którego właściciel był Antoni Rawicz-Dębiński. Ja, pani Janina chciała to wykreślić z dzisiejszego spotkania, ale ja nie pozwoliłem jej, bo to takie dumne po prostu, że nawet w całym tutaj powiecie wadowickim mówiono, że Klucznikowice są dominium, czyli bardzo dużo znaczą. Tak. I Klucznikowice do roku 1934 stanowiły gminę jednostkową w powiecie oświęcimskim, a po jego zniesieniu w powiecie bialskim i 1932-34 w województwie krakowskim. 1 sierpnia 1934 roku stały się gromadą nową utworzonej zbiorowej gminy Oświęcim wraz z miejscowościami Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory, Harwęże, Kruki, Monowice, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stare Stawy, Włosienica i Zaborze. To był ten podział administracyjny. Tak, podział. No i teraz wieś. Wieś Klucznikowice, jak i inne te wioski wymienione wcześniej, miały swojego sołtysa, a mieszkańcy prowadzili normalne życie, aż do chwili napadu Niemców na Polskę, no bo później to już było trudniej. Każdy dzień był pełen obaw o dalsze życie. No i teraz tak, tu już przesuniemy się do roku 1940, no bo Niemcy napadli w 1939, ale od razu się zabrali za inwentaryzację terenów i po tej inwentaryzacji budynków i terenów oznaczone były budynki, które były do wyburzenia, a które mają pozostać. I pierwszy transport, który przyjechał do obozu 14 czerwca 1940 roku, tych więźniów wykorzystano do rozbiórki i demontażu budynków. Tutaj no mamy i teraz właśnie na fotografii. Jak pokazuje zdjęcie, bo udało mi się zdobyć takie zdjęcie, jak zostały wyburzane budynki, które były wcześniej oznakowane jako do wyburzenia. I tutaj więźniowie jeszcze nie są ubrani w pasiaki, bo jak ich przywieźli tym transportem z Tarnowa, tak pod osłoną SS-manów pracowali przy tych rozbiórkach. A jak sytuacja z pani domem wtedy? No, mój dom rodzinny ten na Garbarskiej był piętrowy murowany. To nie został przeznaczony do wyburzenia, ale no, ponieważ posiadał zabudowania gospodarcze i stodołę i jeszcze inne zabudowania, został przeznaczony na magazyn zboża. Z powyrywanymi drzwiami i oknami. Nas, no i teraz właśnie muszę to wspomnieć. Historie rodzinne. Tak, no wysiedlenie, jeżeli to w czasie się zmieni, mieścimy, to jeszcze wspomnę, że nas bez posiadanego inwentarza żywego, wyposażenia stodoły i części gospodarstwa przesiedlono na stare stawy do państwa. Zaraz tutaj, jak jest most i rondo, do państwa młynarskich. Ponieważ mój ojciec
pracował na kolei, to te osoby, które pracowały na kolei, były potrzebne, to lokowali bliżej, a innych wysyłali więc dalej. I w tym małym pomieszczeniu na poddaszu mieszkaliśmy tam aż do wyzwolenia 1945 roku. W lutym 1945 wróciliśmy do Klucznikowic, do własnego domu. Pani Anina się wzrusza, to ważne momenty w jej życiu. Do własnego domu bez okien i drzwi. I jeszcze w pozostawionym... Ale wielka radość była chyba, no, tak? No była, tak. No, i w pozostawionym w magazynie pół worka ziemniaków. I znowu zamieszkaliśmy na poddaszu, bo tam były okna dwa i drzwi. I znowu się zaczęła rozbudowa i dokańczanie domu i przenoszenia się z tego poddasza do piętra. Pani Anino, ja bym chciał jeszcze na sekundkę wrócić na te stare stawy, na sekundkę, bo mówiła mi pani, że pamięta pani spotkania z więźniami, prawda? Też jak oni tam przychodzili. Tak, ja nawet pamiętam dzień wysiedlenia. Pamiętam nawet dzień wysiedlenia, miałam wprawdzie 3,5 roku, ale pamiętam jak przyjechali SS-mani z dwoma furmankami i z tymi z obozu i pomagali ładować te różne rzeczy, a ja się trzymałam mojej mamy za spódnicę. Ale w tym jak oni kontrolowali stajnie i tego wypadła koza, mała kuska wypadła z tej stajni i SS-man powiedział ciga weg. I tą jedną kozę nam pozwolono zabrać. I widziała też pani więźniów, którzy szli do pracy, tak? No to znaczy, tak? Jak mieszkaliśmy na stawach gumynarskich, więźniowie przychodzili tutaj z obozu, to już byli w pasiakach, pod nadzorem SS-manów, którzy byli z psami, bo przychodzili tą kładką tutaj. No, tam była kładka na wysokości tutaj ściany śmierci, tam na drugą stronę, w stronę Kamieńca wtedy. Przechodzili tą kładką i szli do pracy, do zakładów chemicznych. No to my nam jakoś nie przeszkadzali, no ja nawet z innymi dziećmi, to żeśmy za nimi szli, tak. No ale jeżeli mieliśmy tą kozę, która też ratowała trochę życie, to chodziliśmy na potrawę na planty. I tam to była bardzo bliska odległość. Po drugiej stronie były te piece gazowe, których tego. I no jako dziecko słyszałam orkiestrę. Najpierw była orkiestra obozowa, tak? Obozowa, szczekanie psów. I jęki i płacz tych gazowanych osób. Niosło się po rzece, tak? Tak, no bo to było bardzo blisko, to tylko przez rzekę. No i także, jak żeśmy wrócili w 1945 roku do swojego domu, no to była wioska i trzeba było, tak jak inne wioski miały sołtysa, u nas też trzeba było wybrać sołtysa. No i gdzie wybierano tego sołtysa? No u nas to znowu był wybór u nas, sprzątanie podwórka i u nas w domu, ponieważ jedna ściana była wyburzona, no to były dwa pomieszczenia duże i były wybory. Pamiętam te wybory, bo jeden, tu była tak samo reklama, na kogo trzeba głosować, to dzieci. Czy była kampania wyborcza, kampania, tak? Kampania wyborcza i dzieci to roznosiły, że macie na tego głosować i spokój. No i także z sołtysem został pan Rudolf Warzyk, mieszkał... Warzyk, tak? Tak, mieszkał na ulicy dzisiejszej Osiedlowej i to funkcja sołtysa to wtedy była bardzo ważna.
bardzo ważna. Od niego zależało, trzeba było mieć zaświadczenie na zabicia własnej świni. No i jeszcze łagodził różne spory. Spory wyznaczał w nagłych, w takich pracach, wyznaczał do odrabiania szarwarków. Czasem wieczorem przyszło do odśnieżania. To był szarwark? Może ktoś nie wie. Szarwark to były takie dnie wyznaczone dla każdej rodziny, że musiał to społecznie odpracować. Czyny społeczne. Czyny społeczne, jakby teraz na... No, także... Także wioska Klucznikowice tak sobie istniała do roku 1954. Nie było jeszcze Zasola wtedy. Klucznikowice, tak, otoczone Babicami i Brzezinką. Tak, ulicami, tak. I dopiero w związku z reformą gminy Klucznikowice wraz ze starymi stawami, częściami Monowic, Dworami 1 oraz częściami Babic, Brzezinki i Zadworza włączono do Oświęcimia i utworzono nazwy ulic dopiero w 1954. To jeżeli ktoś urodził się przed rokiem 1954, to ma w metryce urodzony w Klucznikowicach. I ja na wszystkich świadectwach mam urodzona w Klucznikowicach. I teraz niektórzy nie wiedzieli, co to są te Klucznikowice, bo mają napisane w Oświęcimiu, a niektórzy mają w Klucznikowicach. I jak te ulice powstały, to zaraz zaczęto opracować plany rozbudowy i zagospodarowania Zasola, przeznaczając pod zabudowę no, te uprawne pola tutaj, bo to wszystko było uprawiane. I po skromnym oszacowaniu gruntu wraz z ich zasadzeniem przystąpiono do wywłaszczenia i budowy bloków. No nie będę tutaj mówić, ile żeśmy za to dostali, no bo nie chcę się tutaj stresować. Właściciele zostali powiadomieni z kilkudniowym terminem wejścia pod budowę. Budowę bloków na terenie byłych Klucznikowic rozpoczęto od dzisiejszej ulicy Garbarskiej i w roku 1979 oddano do zamieszkania przy ulicy bloki numer 52, 54, 55, a w 80-81 bloki 53, 56 przy ulicy Obozowej. Następnie w 1981 blok przy numer 57 przy Osiedlowej i blok 63 przy ulicy Polnej. W latach 82, 83 i 84 powstały bloki numer 58, 59, 60, 62 przy powstałej ulicy Szarych Szeregów, której nie było, a wybudowane trzy budynki prywatne należeliśmy do ulicy Obozowej. Zmieniono przynależność na ulicę Szarych Szeregów. Może pan pokazać? No właśnie. Dodajmy, skąd tą mapkę pani uzyskała? No to tą mapkę no to uzyskałam, jak nas wywłaszczyli, tylko że daty dopisałam teraz. Także tak wyglądała mapka tutaj z naniesionymi blokami. No i teraz jeszcze dalej. Tak. Ponieważ Klucznikowice były wioską i nie było tu żadnych ani organizacji, ani klubów, to młodzież musiała sama się jednoczyć i we własnym zakresie organizować sobie rozrywki. No i tutaj mamy kilka takich bardzo ciekawych, wesołych spraw, prosimy. Także w czasie letnim po szkole bawiliśmy się w kryjówki, tak zwane podchody, z szukaniem ukrytych rzeczy, granie w piłkę, a w czasie zimowym
miejscem spotkań była zwana górka Rokoszówka. Może pokażę pani panienko na mapie, gdzie była ta Rokoszówka? To słynna górka Rokoszówka. Rokoszówka Garbarska tu. Tu musi pani nakierować na tym. Nakierować przyrządem. Tak. Mhm. Zaraz. Tu ulica Garbarska. Ale Obozowa tu. Także górka była tutaj. Mhm. Tu była górka, bo tutaj był wielki dół, z którego Niemcy zabrali żwir. I z tej strony była bardziej łagodna. Także jak zjeżdżają na sankach, to się jeździ tak aż daleko. Tylko tu od strony Obozowej była bardziej stroma. Także tutaj. Jakie to były lata? No to były lata 50. A czemu Rokoszówka? A Rokoszówka, no to dlatego Rokoszówka powstała od kierownika szkoły, założyciela no i właśnie. Kierownika pierwszego szkoły w Brzezińce. To było, szkoła była w baraku w miejscu za cukiernią Malika. W tym to był taki barak i tam była pierwsza szkoła utworzona przez pana Rokosza, nauczyciela, który był pierwszym założycielem i kierownikiem, bo dopiero później przyszedł pan Kaliciński, od którego ulica. Także pan Czyli Rokosz... to wtedy był teren Brzezinki, tak? Tak, ale pan Rokosz nie był właścicielem tej górki, tylko ponieważ mieszkał po przeciwnej stronie obozowej. Dozorował, tak? Obozowej, no to te krzyki i to go czasem przerażały, to przychodził Przeganiał dzieci, tak? Porządek robił i kolejki musiały być ustalone, kto zjeżdża pierwszy i żeby nie przeszkadzać tym starszym. To życie towarzyskie, bo mówiła pani, jak rozmawialiśmy wcześniej, że od rana do wieczora tam bywaliście. No to znaczy, jak żeśmy szli ze szkoły i to było domówione, będę po obiedzie i idę na Rokoszówkę, to wiadomo, że tam będziemy. No a no to życie tętniło normalne dni od popołudnia aż do wieczora, do późnego wieczora. A w soboty i w niedzieli, no to od rana do przez cały dzień, jak to był. Dlatego, że Klucznikowice były właścicielami górki, ale ponieważ dobrze się układały stosunki z Brzezinką po przeciwnej stronie, to nie tylko chodziły dzieci z Klucznikowic, ale z Brzezinki i jeszcze inne z miasta przychodziły na tą górkę. Nawet, bo ona, tak? Nawet. Nawet z miasta, tak. No to była to słynna górka Rokoszówka już załatwiona, ale jeszcze drugie miejsce to były doły. Ciekawe, czy ktoś z państwa pamięta te doły tutaj na sali? Ale ktoś może pamięta, jak jeździł z górki. O, jest tam pan. Będziemy jeszcze, potem będą pytania z sali. Poproszę pani Anino. Ale drugie miejsce takie rozrywkowe to były doły naprzeciwko domu pani Krzemieniowej. Po lewej stronie jest dom państwa Krzemieniów, a po prawej były doły. Dzisiejszy tam jest park Zasole. I w tych mimo to, że były doły, to jeszcze w tym jednym dole był dół po bombie. Taki lej, tak? No to był dość szeroki lej i bardzo głęboki, także ja tam nie pływałam, bo nie umiałam. Wyście nazywali to bomba po prostu, tak? Tak, to znaczy drugie hasło to była bomba. Idę na Rokoszówkę, a drugie idę na bombę, tak? No tak, że w lecie to bomba służyła jako basen. Basen dla umiejących pływać, bo ci, co nie umieli bardzo, no to były ten mniejszy staw, które była mniejsza głębokość. Ja pamiętam, byłem zdziwiony, bo ja pamiętam te doły z lat 80. Tam były takie bajora, tam się chodziło żaby łapać w cudzysłowie, gdzie tam się kąpać, a jeszcze za czasów dzieciństwa pani Aniny można się było tam kąpać. Tak, ale to w lecie służył jako basen. A w zimie jako lodowisko. To
ten mniejszy staw, który był płytszy, no to, to był bardziej bezpieczny, bo tamten to, to musiał być silny mróz, żeby bardziej to zmroził. No to tak wyglądały rozrywki i hasła na Zasolu, bo jak ktoś powiedział, że idzie na bombę, to spotykamy się na bombie albo na Rokoszówce. No to tak wyglądały. Może przejdźmy do wcześniego dzieciństwa. Jak właśnie pani rodzina i sąsiedzi pomagali więźniom, bo to też bardzo ciekawy temat, prawda? No to jak wspomniałam, że w 40 roku jak tutaj pierwszy ten transport, wysiedlenie, i oni pracowali przy rozbiórkach tych domów, które były przeznaczone do wyburzenia. I tak, no koło nas z lewej strony był taki mniejszy i ten rodzinny mojego pradziadka to też był do wyburzenia. Także oni i przy drodze pracowali. I no moja mama akurat przechodząc po podwórku usłyszała, że jeden z SS-manów mówi po polsku i podeszła do niego i pyta się, czy może mogłaby dać chleba więźniom coś do jedzenia. A on, ponieważ był Ślązakiem i znał dobrze język niemiecki i polski, także powiedział, że tak, tylko że jak on pójdzie w tamtą stronę i udawał będzie, że nie będzie, że nic nie widzi, to żeby to zostawiła w stodole. No i także moja mama piekła, bo był piec chlebowy w piwnicy, także piekła z własnej mąki chleby i kawę z mlekiem od krowy, ale w porozumieniu ze sąsiadką z panią Anielą Żogałą doszły do porozumienia i gotowały wspólnie zupy. Ale te zupy znowu były dzieci do roznoszenia. Właśnie, bo bardzo ważne były dzieci tak, w tym wszystkim. Dzieci, bo nie budzały takiego podejrzenia. I dzieci roznosiły te zupy, ale moja mama jak opowiadała, że wśród więźniów to była bardzo solidarność i taka współpraca, że oni nie rzucali się nagle, tylko jak były te pożywienia ustalone w stodole czy w kapuście, tam w polu kapuścianym, to podchodzili pojedynczo, żeby nie podejrzewać innych. Nie wzbudzić podejrzenia. No i także moje siostry, Stanisława, Władysława, a młodsza była najmłodsza z nich, bo ja to się nie liczyłam. Młodsza była Anna, miała kruczoczarne włosy i była SS-man jadąc na motorze, zobaczył ją, że ona tam z pola wracała i krzyknął Judy i zabrał ją do obozu i dopiero po różnych staraniach i wytłumaczeniu, a ojciec znał dobrze język niemiecki, bo uczył się zawodu kowalstwa. Tak, w Wiedniu, bo to był zabór austriacki, także wróciła do domu. No, tak, także... Tak to wyglądała, tak ta pomoc. Tak to wyglądała, ta pomoc to wszystko. Czy może się pani powiedzieć, zgodzić z tym, że mieszkańcy pomagali? Nie było takiego wydawania więźniów, prawda, czy innych, że mieszkańcy Oświęcimia starali się pomagać więźniom, tak? Tak, pomagali, to znaczy tamta strona... No jak moja mama z tamtą panią, jeszcze inni, co mieli jakieś większe dawki żywności, no to pomagali, a poza tym ci, co pracowali przy drodze, to jakoś ukradkiem dzieci no pięcioletnie czy siedmioletnie, coś się kręcili po nich i w ukrycie im podawali jedzenie. To bardzo ważne, no to tak, ta pomoc. Tak, to mogłam, tyle co mogłam zdobyć wiadomości, z tym się podzieliłam z Państwem.
Jeszcze dzieciństwa pani opowiadała wcześniej, gdy przygotowywaliśmy się, że chodziło się po kolędzie, prawda? No, to w tych sprawach rozrywkowych. No właśnie, w tych sprawach rozrywkowych już o tych rokoszówce opowiedziałam, o tej bombie. No ale żeby jeszcze bardziej urozmaicać sobie życie, to w karnawale to już było tak, że chodziliśmy w różnych strojach, w przebraniach potem no, ze śpiewem i tam, to znaczy my młodsze pokolenie, a później też chodziliśmy po kolędzie. No, no właśnie, także, kim pani była po kolędzie? No najpierw to byłam diabłem, bo najpierw byłam diabłem, ale później to się już poprawiłam i już byłam aniołem i królem, no w zależności od tego. Także, dodam, że pani Janina ostatnio zwierzyła mi się, że posiada dużo strojów też, kolędników u siebie w domu. Także owszem, no nie ma tutaj na sali, bo myślałam, że będzie. To by pani, która była aniołem, bo to jest najstarsza mieszkanka Zasola, mieszka na ulicy Garbarskiej, ale akurat nie przyszła ze względu może na chorobę. No i trzeba przyznać, że te stroje jednak pozostały do tej pory i nawet były wykorzystane i w szkołach, jak czy wnuczka potrzebowała, także były wykorzystane. Później jeszcze udoskonaliłam i były też wykorzystane dalej. Koci zamek, bo to też taki temat pani Janina mi tutaj wcześniej podrzuciła, że na Zasolu był koci zamek. Może no, dwa słowa o tym. No owszem, proszę pana, ale ja już tutaj go nie wymieniłam, bo ten koci zamek to już należał był po drugiej stronie ulicy Obozowej. No i właśnie pani Anina mnie też poprawiła, że jak ktoś mieszka na ulicy tam Więźniów Oświęcimia czy Powstańców, to mieszka na Brzezińcu, nie na Zasolu. No to znaczy ten koci zamek to raczej był dość taki obszerny, tylko był właścicielem, nazywał się Kot i od jego nazwiska powstał koci zamek. To był taki duży dom, tak? Tak, to był duży zamek. Gdzie się mieścił mniej więcej? No mieścił się przy ulicy Krzywej, po lewej stronie, jakby to naprzeciwko no, ogrodu pana Wiśniowskiego tutaj w tym, po lewej stronie, przed tym wieżowcem. Przed wieżowcem, tak? I to był tak zwany koci zamek. Tak, koci zamek, no a później tam były różne obiekty, które były tam hurtownie ryb czy czegoś, ale ja już do Brzezinki nie wchodzę, opowiedziałam tylko o Klucznikowicach, bo to mnie nurtowało, że dlaczego mieszkańcy tych ulic, które wcześniej wymieniłam, nie mogą wiedzieć, że to była wioska Klucznikowice. Klucznikowice miały też swoją akuszerkę, która niedaleko tutaj gdzieś mieściła się, tak? Tak, po przeciwnej stronie tutaj tego domu kultury, w tym domu piętrowym mieszkała akuszerka i odbierała porody w domu. Tutaj rodzili się mieszkańcy Klucznikowic. Pani Anino, lata 60., 70., jak pani wspomina, bo to już młodość. Jak bawiliście się jako młodzi? Były tańce? Jak to wyglądało? No jak żeśmy się bawili, no to już... Bo pani mało o sobie powiedziała, bo pani do jakiej szkoły poszła? No ja po szkole podstawowej tutaj w Brzezińce. W latach 48-49 to była taki eksperyment, zrobili 11-letnią szkołę w Ogólniaku i nas tutaj z tego Zasola bliżej i z tamtej ulicy Kolejowej przydzielili do szkoły, do Ogólniaka, do 11-klasowej. I tam chodziliśmy chyba niecałe 2 lata.
i z powrotem przyszliśmy do szkoły, do tych szkół, z których żeśmy wyszli. No i po ukończeniu szkoły podstawowej poszłam do technikum chemicznego na wydział mechaniczny. Na wydział mechaniczny, no to dla dziewczyny to nie było tak łatwo dosyć. Nie było was wiele, tak? No, najpierw było 9, a na końcu to było 2 tylko. I później pani zaczęła pracę w zakładach chemicznych. Tak, w zakładach chemicznych pracowałam 41 lat i poszłam na emeryturę i teraz jestem na emeryturze, ale nie narzekam na brak zajęć. Tak, na brak zajęć. Dopytam jeszcze te lata 60., 70., czy były jakieś tańce, jak to wyglądało? Na Zasolu czy coś takiego? Na Zasolu to na samym Zasolu nie było tak, ale było na dworcu była tak zwana czwarta klasa. No i co to była tak ta czwarta klasa? To była sala, nazywała się czwarta klasa. I tam były zabawy. I jeszcze na... W którym miejscu była ta czwarta klasa? Teraz jakby pani to umiejscowiła? Jakbym teraz umieściła to tak jak ten hotel dawnej, ten grob. Nie jak grob, tak? Mhm. Tak. No to mniej więcej była ta czwarta... przedtem, tak. To było tutaj przedtem, tak. I tam modziło się potańczyć, tak? Tak, tak. No a później do miasta i tam różne te... No. To tak to wygląda. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Myślę, że dużo ciekawostek. Tak minęła nam ta godzinka właśnie, o której mówiliśmy, którą przygotowaliśmy z panią Janiną. Dziękuję państwu za wysłuchanie tej opowieści. Myślę, że oklaski dla pani Janiny. Niesamowita pamięć, też chwile wzruszenia, gdy pani Janina wspominała powrót do domu. Kilka ciekawych rzeczy, których ja też nie wiedziałem, jakie mieściły się na Zasolu. Dziękuję państwu za tą część oficjalną, którą rejestrowaliśmy. Tutaj będzie na kanale YouTube.